skupmy się na polityce naszej tutaj krajowej, tak jakby chociażby inspekcje w Bungę. Jeżeli panowie wojewodowie są w stanie zareagować w Druszwicy, wjeżdża ogromna ilość naczep. To jest konkretna rzecz. Tak, wjeżdżają naczepy, firanki tak zwane, żeby nie było to rozpoznawalne nigdzie po drodze i mają rzepaki opakowane w big bagach, tak jak kolega mówił przed wejściem. My odbieramy tam częściowo oleje techniczne z Gruszwicy i widzimy, co się dzieje. Niestety, ukraińscy kierowcy mają pierwszeństwo przed nami nawet na wagach. I to jest naprawdę ogromny problem. My potrafimy w Gruszwicy stać po 6 godzin. Ale kto im zapewnia to pierwszeństwo? Gruszwica, bo tam musi być szybki odbyt. Jako bunkę tak naprawdę. Czytaliśmy dzisiaj oświadczenie firmy Bungle i jednoznacznie zaprzecza, jakoby w ostatnim czasie jakiekolwiek zboża z Ukrainy tam wjeżdża. No, pytanie tutaj, co to dla nich oznacza ostatni czas? Bo jeszcze myślę, że w zeszłym tygodniu spotykane były u nich samochody na ukraińskich rejestracjach, które przewoziły rzepaki w big bag. Bo mówił pan... Były widziane przez kierowców polskich, którzy również tam wjeżdżają. Mówił pan na spotkaniu dzisiejszym, że tak ukraińscy kierowcy traktowani są priorytetowo. Tak, w Gruszwicy między innymi przy odbiorze kwasów tłuszczowych przepuszczani są ukraińscy kierowcy za każdym razem przed polskimi samochodami. Jeszcze wracam do tego oświadczenia, bo to ten ostatni czas, tam była mowa o kilku latach, więc... Myślę, że trzeba by to było uściślić już w Bungę, bo nie chcę tutaj rzucać fałszywych oskarżeń, ale z relacji kierowców, którzy jeżdżą odbierać towar, wynikają całkowicie inne informacje.